Pragnę bardzo serdecznie powitać w dostępie gości w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sulistowicy. Człowiek powinien przez swoją pracę panować nad rzeczami materialnymi, a nie rzeczy materialne nad człowiekiem. Rolnictwo, które dostarcza społeczeństwu dóbr koniecznych dla codziennego utrzymania, posiada zasadnicze znaczenie. Dlatego też należy głosić, popierać godność pracy każdej, a zwłaszcza pracy na roli, w której człowiek w sposób tak bardzo wymowny ziemię otrzymaną od Boga czyni sobie poddaną. Thank you.
Państwo, panie Ewa Jankowiak, to sołtys wsi Sulistrowice. To staruszcina tegorocznych dożynek, ale to brawa również wiceprzewodnicząca Rady Powiatu. Drodzy Państwo, dla tej osoby ogromne brawa, bo to animator również i dożynek tutaj w Sulistrowicach. Starostą tegorocznych dożynek jest pan Krzysztof Czyżyk, mieszkaniec Będkowic. Witamy serdecznie. Brawa. I oni jako pierwsi przekażą chleby dla gospodarzy tegorocznych dożynek. Bardzo proszę, czyli chleb i wino tradycyjne. Pan starosta! Pan starosta lubi wino, winogron. Jako pierwszą witam gminę Czernica, drodzy Państwo, i sołectwa Łany oraz Ratowice. Drodzy Państwo, zauważcie. Tak to kiedyś było, dwór był blisko tych, dzięki którym żył. Drodzy tak Państwo, to drzewiej bywało. Tak, jako drzewiej bywało. Gorące brawa, proszę Państwa. Witamy serdecznie przedstawicieli. Tak, witamy serdecznie same znajome twarze. Tak jest. Pani Maria. Gmina Kąty Wrocławskie, drodzy Państwo, w następnej kolejności. Gmina Kąty Wrocławskie, dziękujemy serdecznie. Szanowni Państwo, ja z kolei zapraszam wszystkich, a z każdej osoby się bardzo cieszę, że zechciała zawitać do naszej skromnej wsi, ale pięknej wsi z widokiem na Ślęże, żebyście się bardzo dobrze bawili. Poproszę księdza Ryszarda o wzięcie pierwszego kołacza, może tego tutaj, od pani Marii Chyłek właśnie, i o podzielenie się ze starostami, również i z panem starostą, z panem burmistrzem. I drodzy Państwo, ja poproszę również osoby, które będą roznosiły chleb do Państwa, żebyście również symbolicznie przełamali się chlebem, ażeby z tegorocznych zbiorów darzyło nam się na ten nadchodzący czas jak najbardziej. Strój panieński regionu rzeszowskiego. My już panienkami nie jesteśmy, ale w takich strojach pięknie się prezentujemy. W pierwszej naszej piosence zaprezentujemy się Państwu i opowiemy, kim jesteśmy. Mamo moja droga, ja cię bardzo proszę.